Jezu. Taki kotku mój, ty. Zaraz wytrzymy miseczkę. No? Wiesz? O matko, tak. A już dostanę, już. No chodź. Widzicie skurczybyka, jak mi się chowa? Normalnie jak kukułka. Bawi się ze mną w chowanego. Taka sytuacja. Chciałam tak wam strasznie pokazać z bliska dzięcioła. No ale niestety, o. No widzicie, no, co on robi? Kukułka, a nie dzięcioł. Zaraz będzie pasta jajeczna. I tak pewnie sobie teraz pomyślicie, znowu będzie robiła zupę szczawiową. Nie, kochani, wezmę pociacham po prostu te liście i sobie je zamrożę. A jak będę miała ochotę na zupę szczawiową, to wyciągnę te liście i sobie je użyję. Zaraz zrobimy miszu miszu, będzie chlebek, oczywiście tak na drożdżach. Dzisiaj robię chleb na drożdżach i taki przepis też znajdziecie tutaj pod tym filmem. Także jak jesteście zainteresowani, jak zrobić bardzo szybko prosty chleb na drożdżach, no to zobaczcie sobie. Tada! Moczyła mi się szynka w solance 5 dni i dzisiaj właśnie nadeszła ta chwila, kiedy będę ją wędziła. A w czym? No to za chwileczkę już zobaczycie. A jak się nie ma patyków, to się tak właśnie suszy szynkę. Tak wygląda chlebek po upieczeniu. Oczywiście jest ciemniejszy, bo dodałam tym razem mąki żytniej, dlatego jest ciemniejszy, ale robiłam go tak samo jak ten, co już wam kiedyś pokazywałam. Posmaruję sobie tą piętkę teraz przepyszną pastą jajeczną, którą wam też polecam. A wiecie co, zresztą wszystko wam pod tym filmem podlinkuję, także sobie oglądajcie. No a tutaj zaraz wam coś pokażę, a propos, bo mi się coś wysiało, widzicie to? To jest nic innego jak czosnek musztardowy, tak to się mówi w Stanach, no a w Polsce ma to różne nazwy, zaraz wam tutaj napiszę. No i jak widzicie, tyle tego narwałam, także będzie jedzone. A przy okazji, a propos moich frytek, popatrzcie jak wyszły do góry. Mówiłam wam, że pewnie nic z tego nie będzie, ale jednak się udało i ziemniaki wystartowały do góry jak szalone. Także jest moc. I tak przy okazji widzicie lubczyk i pod spodem jest coś białego. To jest nic innego jak zmielona skorupka. Dlaczego ja to dałam? Przeciwko ślimakom. Także jeżeli zobaczycie u siebie w ogródku na przykład jakieś tam ślimaki, które próbują się dostać na listki, no to dookoła rośliny rozsypcie właśnie takie skorupki i już zrobicie taką barierę przeciwko ślimakom. U mnie się to jak na razie sprawdza, także polecam. Thank you.
widzicie tego skurczybyka, nie miał jak dojść do Lubczyku, to do domu mi chciał wejść. Taki ancymon.